Witajcie serdecznie, drużyna łowców. Kolejny filmik. Wybraliśmy się dzisiaj ponownie na dziką wodę. Dokładnie to samo jeziorko, co ostatnio byliśmy, gdzie Mariusz złapał fajnego karpika 15 kilo. No tym razem już przygotowaliśmy się solidnie. Będziemy w sumie dwie doby, takie mocne dwie doby. 4 dni wcześniej było nęcone. Także no liczymy na efekty. Nie patrzymy, że jest koniec października. Mamy nadzieję, że no co, rybki się pojawią i tyle. Jestem z Mariuszem. Zaraz wam pokażę jego miejscówę. Dojedzie za 2 godzinki Adrian. Także będziemy tutaj w trzech. 3 miejscówy wcześniej nęcone. Także czekamy na rybki, oby duże były. Zobaczcie sobie, jak tutaj się urządziliśmy. A o tobie, że nie umiesz łapać. Ja? Zadałem ci mojego karpia ostatnio, żeś podtrzymał, bo... Ty kurwa, wydało się. Dobra, ogólnie tak to wygląda. Za wiele wam pokazać nie mogę, ale... Pokaż mnie, pokaż mnie. Pokażę ciebie. Nie, bo będziesz na charakterystycznym punkcie. Tutaj no, Adriana karczowisko już czeka, także... Czekamy na niego, zaraz będziemy dzwonić. Płynąć po niego, bo trochę jest płynięcia. Tak, jest 20 minut, musimy tu płynąć, żeby dopłynąć do miejscóweczki, także zobaczcie, gdzie się zbunkrował łowca Mariusz. O, to bałagan ma. Tu miejsce na prezentację ryby. No ogólnie miejsca to tu nie ma za wiele, ale... Jakoś namiot wcisnął. Kiki rozstawione. Także no pogoda 20 stopni standardowo. Nie ma tej jesieni prawdziwej, ale a może to dobrze. Zobaczcie sobie, jaka zanęta. Ogólnie mam 2 markery. W pierwszym markerze ręce grube kuleczki, trochę peletu, ale praktycznie po 2 garście na zestaw. Na drugim będę jeszcze, jeden mam blisko przy krzaczkach, drugi będę męczył jeszcze bardziej letnie, że tak powiem. Tutaj też trochę kulek peletu, ale też drobnych ziaren trochę i drobnego peletu znajdziecie. I zobaczymy, z którego padnie rybka. Tutaj wsypałem troszeczkę więcej, tak z 6 łyżek poszło na pierwsze nęcenie. I teraz będę się starał. Tu z tym nie będę nic robił, zostawię na jutro, a tutaj będę tak co 4-5 godzin podpływał po 4 łyżki, planuję mniej, a regularnie będę sypał na ten drugi, dalszy marker. Zobaczymy, jaki będzie efekt.